bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Mińsku Mazowieckim w domu Państwa Milewskich, Janiny i Jerzego Milewskich. Przed nami tylko Pan Jerzy, ponieważ Pani Janina wyjechała do swojej mamy, tam ją pielęgnuje. Wybaczamy, ale Pana Jerzego nie możemy nie zapytać, jak to było w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, bo właśnie tam Państwo Milewscy pobrali się 25 lat temu. Witam serdecznie, Panie Jerzy. Witam. Jak to było w tej Ameryce? To była miłość, to było... Co to było w ogóle, żeście się pobrali? No wie Pan, no, miłość... Na pewno. Na pewno, to wie Pan, no, to przychodzi, jak to mówią... No niezależnie od nas, niezależnie od nas po prostu. I od tego, no, Amor strzelał, tak, i miłość nie wybiera. No, i... Ale dlaczego w Ameryce akurat? Dlaczego nie wróciliście do Polski? No akurat, żeśmy się znaleźli w takim czasie, że no, nie można było wracać do Polski. Rozumiem. W tym okresie. Myśmy wyjechali w stanie wojennym, ja jeszcze przed stanem, żona w stanie wojennym wyjechała, no i tam żeśmy się poznali, tam żeśmy się pobrali. Ale w Polsce nie znaliście się? Nie. Poznaliście się w Stanach Zjednoczonych? W Chicago? Jakie to było miasto? Chicago. Proszę mi powiedzieć, bo mamy taki dodatek ślubny w naszym tygodniku, co słychać. Jak wygląda ślub po amerykańsku i czym on się właściwie różni od ślubu w wydaniu polskim? No widzi Pan, na tamte czasy to był on zupełnie inny jak u nas polskie. Mm-hmm. No, teraz w ogóle śluby się w Polsce zmieniły. Zmieniło się, prawda? to wesela i to wszystko się... Wszystko ale proszę już powiedzieć... Idzie w tym właśnie kierunku. Tam, no, taką ciekawostkę jak u nas nie ma, tam było 7 druhen. Od małych dziewczynek po dorosłe. A wszystko panny, rozumiem. Wszystko panny. Małe dziewczynki i dorosłe panny, włącznie ze świadkami. No. A czy każdy obcokrajowiec, bo obywatelstwa nie mieliście oczywiście? Nie, amerykańskiego nie mieliście. Nie mieliście i nie ma problemów, żeby obcokrajowiec wziął ślub z, również panną z obcego kraju. Czy znaczy, był jakiś problem? Znaczy nie ma problemu, tylko tam jest, trzeba było mieć numer Social Security, to jest tak jak u nas numer PESEL. Rozumiem. To jest numer po prostu, jeżeli... A taki numer dostaje się od razu przy wjeździe, tak? Nie, taki numer się trzeba starać, bo to można było na różne sposoby go załatwić. No, potrzeba ci, że w banku do założenia konta, do wyrobienia prawa jazdy, to musi być ten numer Social Security. Rozumiem. Czy jakąś zieloną kartę, coś takiego? Nie, czy zielona karta to jest jeszcze co innego. Tak. To jest taki właśnie numer statystyczny. Rozumiem. Każdy obywatel, który przydzielają, to jest jeden należy do danego osobnika. Co wcale nie znaczy, że się jest obywatelem. Wcale nie znaczy, że jest się obywatelem, czy jakiekolwiek pozwolenie na przebywanie dłuższe niż te określony czas, który dostałeś na przywieździe na emigrację. A jak sam ślub wygląda? Czy to był ksiądz, czy to był, jak to ślub? Ślub to jest tak, idzie się do Urzędu Sekretarza Stanu, składa się takie zamówienie, tak. Dostaje się dokument i z tym dokumentem można po 24 godzinach można brać ślub. Ale cywilny, rozumiem. Nie ma zróżnienia. Może wziąć cywilny, tak. Ewentualnie w kościele, to ksiądz wszystko załatwia. Rozumiem. Czyli idziemy do proboszcza, idziemy do swojej parafii, bo będąc tam, byśmy należeli do parafii. Tak. Do proboszcza i za jednym zamachem wszystko załatwione było u księdza proboszcza. Myśmy nigdzie więcej nie chodzili, tylko do księdza proboszcza. Zgłoszenie ślubu u sekretarza stanu. Po 24 godzinach mogliśmy brać ślub już obojętnie gdzie, czy u urzędnika, czy w kościele. No i to było, że do księdza złożyli dokumenty, tam formalności. I proboszcz to wszystko ksiądz załatwił. A czy są nauki przedmałżeńskie? Bo w Polsce taki właśnie trend się ustabilizował właśnie, jakby młodzi nie bardzo wiedzieli, po co się żenią,
To są nauki przedmałżeńskie, a tam nie ma czegoś takiego. Nic takiego nie było. Czyli domniemuje się sytuację, że młodzi, jak się chcą żenić... No, trzeba też dwóch świadków, trzeba, żeby poświadczyli. I to nie muszą być Amerykanie też. Też tym dwie osoby, które zaświadczą, że to, co my zeznamy, tam, że jesteśmy tam kawalerem, panno, to, że to wszystko jest w świetle przepisów kościelnych już tutaj, to chodzi, bo w świetle przepisów rządowych to jest zupełnie co innego. Stanowych, no bo to jest... Jeszcze, ale w każdym razie, jeśli wzięliście ślub w kościele, to i powstał wtedy ślub cywilny. Ślub cywilny też ksiądz już to wysyłał do sekretarza stanu i to było zatwierdzone. Czyli coś w rodzaju naszego konkordatu teraz, prawda? Naszego ślubu. W kościele bierzemy, a już powiadamiają służby cywilne, że wzięliśmy ślub kościelny i to jest cywilny również. Również cywilny. A same wesela może, jeśli już... Jest po ślubie pewien pocałunek, to wszystko co u nas, tak? No, jak to jest w ogóle? No to u nas to było na styl polski, no. Rozumiem. Czyli zrobiliście ten ślub? Wesele było w stylu polskim i większość było Polaków, to byli i Amerykanie, i Meksykanie, bo koledzy z pracy tam byli też. To chcieliście też pokazać tym kolegom, koleżankom, jak wygląda ślub i wesele po polsku. Tak, oczywiście, że tak. No, a jakieś ludowe zespoły, akcenty ludowe, czy były jakieś? Nie było. Była normalnie orkiestra. I grali tak. No, Nasze biesiadne. Ale to była polska orkiestra, tak? Polska orkiestra, tak. No bo Chicago, wiemy, że tam jest W tym czasie było dużo naszych tych przedstawicieli z górnej półki w Chicago. Wszyscy artyści. Od Zielińskich, Krawczyków po... Czyli ta śmietana artystyczna i towarzyska była w Chicago. Wszystko się odbywało to u pana Kowalczyka, który był... Znanego. Tak, który był mężem Violetty Villas. To fantastycznie. A jakie takie wspomnienia? Ale bardzo to ciekawe, że tak. Pani Villas skończyła biednie i pan Kowalczyk, który był tak bogatym facetem, skończył tak samo biednie jak pani Villas. Właśnie to jest jakieś właśnie takie... Los takiego. Właśnie to jest marwa zrobienie. Później dostał mieszkanie od stanu, bo nie było go stać nawet na mieszkanie. A był tak bogaty człowiek. Właśnie, jak to się dzieje, że w Ameryce pierwszy milion można zdobyć szybko, tak? Ale można i wszystko stracić. Bardzo szybko można stracić. Ale dorównaliśmy już ze Stanem Zjednoczonym, coś mi się tak wydaje, że też u nas i zdobyć można szybko i stracić. A nie, jeszcze u nas stracić to nie. Jeszcze nie ma takiego. U nas to można tylko oszukać. Kapitalizmu. Nie nazywajmy go po imieniu jak w Stanach Zjednoczonych. Nie. A co taki, może jakiś fakt panu utkwił z tego ślubu? Jakaś rzecz, którą warto by było powiedzieć? No widzi pan. Tędziliście cały czas, czy stole siedzieliście? To odbywało się tak, jak w polskich tych, no. No była restauracja, jak się teraz to odbywa. No w tamtym czasie to u nas tego nie było. Tak, tak. Nie było takich wesel, takich... No jeszcze w tamtym czasie to było wesele w stodole, było wesele było gdzieś w jakimś tam remizji strażackiej, tak? No rzadko jeszcze chyba sobie w tych latach... No bo ja 35 lat jestem po ślubie, a więc w moich jeszcze ślubnych czasach, powiedzmy sobie szczerze, to w ogóle nie korzystano, bo remis takich nie było na wsi, a w mieście restauracji było bardzo drogo, powiedzmy sobie szczerze, więc każdy wykorzystał albo mieszkanie własne, poza tym wesela nie były takie duże. I restauracji nie było takich tutaj u nas. Wypasionych jak dzisiaj. Nie tylko wypasionych, tylko żeby pomieścić i gości, tak. I stoły, i sale do tańca. Nie było takiej restauracji. No właśnie, to się zaczęło w 95, tam przed 2000 rokiem. Tak, już później zaczęli budować domy weselne. Tak. Czyli był to w Chicago, w Stanach, polski ślub, dwoje zakochanych Polaków. Na emigracji. Na emigracji. Tak. Przyjechała, jak to do Mielca przyjechała mama i do...
Jasi przyjechała, tylko mama. Tośmy mieli tylko dwoje. Dwie mamy mieli. Tylko mieliśmy dwie, z Polski dwie mamy. Tylko no tutaj właśnie, proszę Państwa, widzimy właśnie zdjęcie ślubne i tutaj właśnie są, tak żeby jeszcze pokazać, żeby było widać, dwie mamy właśnie i pana młodego i panny młodej. Ma pan żonę góralkę? Nie góralkę. Prawie góralkę. A nie, jak, no to, jak kto z południa, to góral. No, z południowej części Polski. No i tak już jak omówiliśmy ślub, to góralka, góralki są dobrymi żonami chyba, prawda? No, nazwijmy tak, no to... Życzy pan wszystkim, którzy będą się teraz żenili, wychodziły, będą za mąż. Czego by pan jako już ten, no powiedzmy sobie, 25-letni ma pan dorobek w małżeństwie, to czego można życzyć młodym dzisiaj? Widzi pan, no teraz też dużo młodych bierze śluby za granicę, przecież w Anglii czy we Włoszech, też dużo naszych Polaków zostaje i biorą śluby. To znaczy, ale syna pan nie wyśle za granicę, żeby brał ślub chyba. No ja nie wiem, no syn... Chyba, że pozna, jak na zagraniczną. Widzi pan, bo syn może jechać, syn może jechać i do Stanów. Na całym świecie może. Na całym świecie może, to nie jest powiedziane. W najwyższym budynku Europy teraz biorą śluby, biorą w ogóle, można wziąć ślub w najwyższym budynku świata. Wszędzie, no, prawda? No kuzynka brała w Australii, tak. Tam pojechała i brała ślub. No to celowo pojechała? Celowo pojechała brać ślub tam. Wzięli w konsulacie, wzięli ślub. Pani konsul, ktoś był świadkiem na ich ślubie, no, czy Nowa Zelandia. Rozumiem, tak. No, czy wie pan, teraz świat jest taki, że nie jak kiedyś, no, że trzeba prosić o paszport, żeby można było pojechać. No. Tak. Bo mamy wolność. Wy byliście jakby zmuszeni. No, nie będziemy dzisiaj przy okazji ślubu w politykę wchodzili. Na ten temat jeszcze pani Jerzy obiecuje, że tu przyjdę, jak będzie małżonka i też porozmawiamy na temat polityki i tak zwanego co po ślubie. Może będziemy mieli dodatek w tygodniku, co słychać, co po ślubie. Dziękuję Państwu serdecznie. Byliśmy u Państwa Milewskich. Pan Jerzy Milewski opowiedział nam o ślubie po amerykańsku. Jak widać, w Ameryce ślub po polsku też może być. Nie ma ku temu żadnych przeszkód. Kłaniam się Państwu, do miłego zobaczenia. Do widzenia, panie. Do widzenia. Dziękuję. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.